witajcie. Chciałbym zrobić taki materiał filmowy poświęcony lewoskrętom na skrzyżowaniach egzaminacyjnych. Jedno z takich skrzyżowań, które dzisiaj wybrałem, będzie to ulica Wilczak i ulica Serbska. Zatem zapraszam do oglądania. A zatem zaczynamy wykonywanie tych lewoskrętów. Zrobimy sobie taką, można powiedzieć, symulację wyjazdu z Wordu. To jest troszeczkę inna brama, dwie bramy przed, ale abyśmy z Wordu wyjeżdżali na egzamin w prawo. I będziemy dojeżdżać do ulicy Serbskiej, do ulicy Wilczak. Musimy się do ruchu, musimy ustąpić pierwszeństwa, tak? To nie było. I tutaj jadąc, gdybyście mieli jechać tutaj na tym pierwszym skrzyżowaniu prosto lub w prawo, to należy bez kierunkowskazu tutaj na tym krótkim odcinku, gdzie nie ma linii przerywanej, dojechać do prawego krawężnika. Gdybyście już wjechali głębiej, to już musicie zmieniać pas ruchu, czyli trzeba włączyć kierunkowskaz w prawo. My będziemy wykonywać skręt w lewo na tym skrzyżowaniu. Specyfiką tego skrzyżowania, znaczy się generalnie mamy skręt kolizyjny, tak? Mamy światła zwykłe, czyli w myśl przepisów powinniśmy przepuścić samochody sprzeciwka jadące na wprost i sprzeciwka skręcające w swoje prawo. No i po skręcie musimy przepuścić pieszy. Specyfiką tego skrzyżowania jest to, że tutaj akurat te pojazdy, które skręcają sprzeciwka w swoje prawo, oni mają swój pas wjazdowy, czyli generalnie nie musimy się nimi przejmować, bo oni nie mogą wjechać w nasz pas. My skręcając tutaj w lewo, wjeżdżamy w połowę skrzyżowania i puszczamy tych przeciwjadących. No przede mną stoją już tutaj samochody, więc ja ustawię się też za nimi. Tego skrętu nie można zbyt wcześnie rozpoczynać z tego względu, że po lewej stronie są strefy wyłączone z ruchu i można bardzo łatwo na nie najechać. Czyli wjeżdżamy w połowę skrzyżowania i tam albo się zatrzymujemy, żeby dalej przepuszczać te samochody jadące z przeciwka, lub rozpoczynamy wykonywanie skrętu tam dopiero w tamtym miejscu. Także teraz oczekujemy sobie na zielone światełko. Pamiętajmy, kierunkowskaz w lewo włączony, pilnować kierunkowskazów. No i podjeżdżamy. Powolutku sobie podjeżdżamy. Akurat sprzeciwka jest pusto. Już obserwuję sobie drogę. I popatrzcie, jak te samochody ścinają. My wjedziemy w połowę skrzyżowania przy jakiejś studzience kanalizacyjnej i w tym miejscu dopiero wykonamy skręt i wjeżdżamy sobie, mając wybór pasarów, przez ostatni pas. Uwzględniamy przejście dla pieszych, jest pusto, jest ok. I to jest już strona wyjazdowa w stronę ronda Śródka. My nie będziemy tam jechać, my sobie zrobimy zawracanie tutaj. Z włączonym kierunkowskazem zmieniamy pasy ruchu. Oczywiście obserwując drogę przez lusterka, czy jest możliwość zmiany pasa ruchu. Ten pas jest węższym pasem, więc należy trzymać się bardziej lewego krawężnika, tak? Żebyście nie jechali przy krawędzi, przy tej linii tutaj po prawej stronie, bo samochody dosyć szybko jadą i no, może być niebezpieczeństwo. Dojeżdżamy sobie do kolejnych świateł, mamy tutaj skręt i zawracanie bezkolizyjne. To będzie skrzyżowanie zawracanie na skrzyżowaniu. Po lewej stronie nie ma linii ciągłej, więc mamy prawo wyboru pasa po zawróceniu. Wybierzemy sobie prawy pas i czekamy teraz włączonym kierunkowskazem na zielone światło. Mamy zielone i robię zawracanie. Dwójka i o, skręcamy. Przypominam, że skręty, skręcania w lewo, w prawo na skrzyżowaniach robimy zawsze na drugim biegu. Na tym skrzyżowaniu, to jest ulica Serbska, będziemy skręcać ulicy Wilczak, robimy skręt w lewo, zmieniamy pas ruchu, obserwując drogę przez lusterka, czy jest możliwość. Z włączonym kierunkowskazem zmieniamy kolejny pas ruchu. Już kierunkowskaz zostawiamy z tego względu, że będziemy sygnalizować zamiar skrętu w lewo. Tutaj jest zakaz zawracania, a to jest zakaz zawracania dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony. Także my, jako samochody osobowe, moglibyśmy sobie tu na tym skrzyżowaniu zawrócić i również samochody ciężarowe do 3,5 tony DMC również. Skręt bezkolizyjny tutaj jest, także nie ma problemu. Takie linie naprowadzające nawet są, także ładnie, można łagodnym łukiem ten lewoskręt wykonać. Tutaj jest ruszanie pod górkę. Ja sugeruję zawsze tam, gdzie mamy ruszania pod górkę, ruszać z hamulca ręcznego, z tego względu, że macie go wyłączonego. To ruszanie macie wyuczone, a samochodu egzaminacyjnego nie macie wyczutego. Nie macie wyczutego, w którym momencie bierze sprzęgło, więc warto tutaj wziąć i ruszać sobie hamulca ręcznego, wykorzystywać tą umiejętność. Wtedy jest gwarancja, że samochód wam się nie stoczy, albo nie szarpnie i nie zgaśnie silnik.
Czekamy na zielone światło. Czas oczekiwania na skrętach bezkolizyjnych, na tych sensorach kierunkowych, zawsze jest zdecydowanie dłuższy, a bardzo krótko pali się zielone światło, także musicie zwracać uwagę. O, i ruszamy sobie. I tu mamy ładnie, więc dwie martwe strefy wjeżdżamy. O, nie ścinają tego skrętu, żeby na podwójne ciągło nie najechać. Na tym skrzyżowaniu zrobimy sobie skręt w lewo, żeby zrobić później najazd na kolejny lewoskręt. Mamy tutaj światła zwykłe, tak zwane kolizyjne, więc przeciwka jadących będziemy musieli przepuścić, tak? No i po skręcie oczywiście nie zapominać o przejściu dla pieszych, bo ruch jest otwarty zarówno dla nas, jak i dla pieszych po skrętach. Jesteśmy pierwsi, więc w celu przepuszczenia tych samochodów przeciwka, które by jechały, wjeżdżamy sobie w połowę skrzyżowania. No, wjeżdżamy do połowy skrzyżowania. Obserwujemy, zarazem obserwujemy sobie przejście dla pieszych, jest na razie czysto. Oceniam, czy przy tamtym zdążę, nie zdążę, więc poczekamy chwilę. On skręca w prawo, będzie przehamowywać. O, my skręcamy. Pieszych nie ma, rozglądam się porządnie. Tutaj też samochody egzaminacyjne niekiedy wjeżdżają w celu wykonywania manewru zawracania z wykorzystaniem biegu wstecznego. My sobie też tutaj takie zawracanie zrobimy, wybierzemy sobie odpowiednie miejsce. Widzę, po prawej stronie jest jakiś wjazd, więc wykorzystam to w celu zawrócenia. O, kierunkowskaz w prawo. I zrobimy wjazd tyłem, tak? Zawracaniem, wykorzystaniem biegu wstecznego, wjazd tyłem. Zatrzymujemy się po przejechaniu wsteczny. Obserwujemy możliwość tutaj wjechania, także na pieszych musimy uważać. Wcofujemy się ładnie, pamiętając o kierunkowskazach. Kierunkowskaz w lewo, rozglądam się lewo, prawo i zawracanie mamy zrobione. To było zawracanie, zwykłe stanie biegu wstecznego, wjazd tyłem. Oczywiście infrastruktura po prawej. Na tym skrzyżowaniu zrobimy skrót w prawo. O, tutaj zmienimy pas. W miejscu już. Mając włączony kierunkowskaz w prawo, czekamy na zielone światło. I będziemy dojeżdżać teraz ulicą Wilczak do ulicy Serbskiej i wykonamy skręt w lewo w kierunku ulicy Naramowickiej. Kierunkowskaz włączony, bieg przygotowany. Jak pierwsi stoimy na światłach, warto już mieć ten pierwszy bieg włączony. Gdy stoimy na skrzyżowaniu, oczekując na zielone światło, jako drudzy, trzeci, czwarci, piąci, to możemy mieć na luzie, bo zdążymy włączyć tą jedynkę. O, i ruszamy. Po skręcie przejścia dla pieszych nie ma, więc ładnie sobie wjeżdżam. I na tym teraz skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo. Zmieniamy pas ruchu, zarazem sygnalizując zmianę kierunku jazdy, czyli skręt w lewo. Mamy skręt zwykły, tak, czyli światła zwykłe. Więc również musimy przepuścić sprzeciwka jadących na wprost i sprzeciwka skręcających w swoje prawo i po skręcie przejście dla pieszych i rowerzystów w tym przypadku. Tak już tutaj nadmieniłem, specyfiką tego skrzyżowania jest to, że od tej strony również skręcając w lewo, ci, którzy sprzeciwka skręcają w swoje prawo, oni mają swój pas wjazdowy, więc my tylko tych sprzeciwka jadących na wprost tutaj przepuszczamy. Też wjeżdżamy w połowę skrzyżowania, to jest mniej więcej przy trzeciej przerywanej linii. Już obserwuję sobie drogę sprzeciwka, widzę na razie, że na tym pasie, z którego powinienem przepuszczać pojazdy, nikogo jeszcze nie ma, no ale mogą w międzyczasie też dojechać, ale obserwuję drogę. Jesteśmy pierwsi, więc pierwszy bieg włączony, kierunkowskaz włączony i ruszamy. O, samochód tam nadjeżdża, więc jego muszę teoretycznie przepuścić. On jedzie na wprost, oceniam, czy przy tamtym zdążę skręcać. Przedostatni pas wjeżdża, on tu zobaczcie, linia ciągła jest, obserwuję przejście dla pieszych. Nie ma i jadę dalej. Na następnych światłach zrobimy sobie zawracanie, nie na tych, tylko na następnych. Tutaj nie można. Jesteśmy na środkowym pasie, więc po przejechaniu tutaj tych świateł musimy zmienić pas na lewy. Nawet poczekamy i jedziemy. Włączam kierunkowskaz,
obserwuję drogę przez lusterka, czy jest możliwość zmiany pasa ruchu, jest pusto i zmieniam. Tutaj już warto kierunkostan w lewo zostawić włączony, z tego względu, że za chwilę kolejny pas zmieniamy. Także z włączonym kierunkowskazem dojeżdżamy do kolejnych świateł. No dzisiaj akurat mamy szczęście, że na tych lewoskrętach jesteśmy tutaj jako pierwsi, ale też i tego warto też omówić. Tutaj teraz skręcając w lewo, gdybyście stali za jakimiś samochodami, czyli nie byście byli pierwsi, zwróćcie uwagę i nie sugerujcie się, jak te samochody przed wami jadą, bo one mogą wykonywać skręt w lewo. Skręt w lewo wykonuje się łagodnym łukiem. Tam, gdzie te samochody nam najeżdżają, nie wiem, czy widać to na kamerze, my będziemy zawracać. Zawracanie robimy przy lewym krawężniku, czyli krótko przy krawężniku. Te skręty zawracania bezkolizyjne, czyli po zawracaniu, piesi na pewno będą mieć tam czerwone światło. Po zawróceniu będzie kilka pasów w ruchu. Na początku, gdzie nie ma linii ciągłych, mamy prawo wyboru pasa, więc sobie od razu wybierzemy przedostatni pas. Zobaczycie, jak to najlepiej jest wykonać. Na razie czekamy. Tak już wspomniałem, tam gdzie są skręty bezkolizyjne, czyli światła kierunkowe, czas oczekiwania na zielone jest długi, ale też krótko palą się zielone światła. Także gdybyście byli jako trzeci, czwarci tutaj na czerwonym stojąc, to zwróćcie uwagę, czy w momencie dojeżdżania do światła nie zmienia czasami wam się światło na czerwone, tak? Żółte i czerwone. Także przed wjazdem jeszcze spojrzeć, jakie mamy światło. No i czekamy sobie. I ruszamy. I o, teraz krótko przy krawężniku. Widzimy przy krawężniku. Trzeba się zmieścić przed tą martwą strefę tutaj. I już bardziej prosto wjeżdżamy w przedostatni pas. O, i jesteśmy na właściwym pasie. Gdybyście wjechali w lewe pasy, to trzeba było po prostu pasy ruchu zmieniać, czyli kierunkowskaz prawo mieć włączony i zmieniać albo skokowo, albo jest pusto bezpośrednio. Na następnych światłach będziemy skręcać w lewo. Tak? To jest ostatni już lewoskręt z ulicy Serwty, w ulicy na Ramowicku, w ulicy Wilczak. O, zmiana pasów ruchu. I ten pas jest też węższym pasem, więc trzymać się bardziej lewego krawężnika, żeby nie jechać przy krawędzi tutaj prawej strony, tak? Przy krawędzi pasa. Tutaj mamy skręt bezkolizyjny, także już bardzo prosto jest to tutaj to zadanie wykonać. Ale tak jak już wspomniałem, bardzo krótko pali się zielone światło, czyli gdybyście stali tutaj w kolejce jako trzeci, czwarci, to zwróćcie uwagę, czy w momencie dojeżdżania nie zmieniają się światła, bo już tutaj czasami rozkojarzacie się, wiedząc, że wracacie do Wordu, bo to już jest tutaj ostatni lewoskręt w stronę Wordu i już sobie wyobrażacie, że macie już tutaj egzamin zdany. Pamiętajcie o tym, że egzamin rozpoczyna się w Wordzie i kończy się w Wordzie, czyli na ostatnim odcinku, czego nikomu nie życzę, również można oblać też i egzamin, także naprawdę bądźcie skupieni do samego końca. I obserwujemy sobie drogę, skręt bezkolizyjny, czyli ci z przeciwka powinni stać, tak, mają czerwone światło i po skręcie piesi. I tutaj musimy się zmieścić między taką martwą strefę, a podwójną ciągłą. I teraz już jest ostatnia prosta w stronę Wordu. My sobie wjedziemy tutaj na parking Tesco i tutaj na tym zakończymy naszą tutaj przejażdżkę po tym skrzyżowaniu, po tych lewoskrętach. Kierunkowskaz, z przeciwka pusto, nikogo nie ma. I sobie jedziemy i zaparkujemy autko. Także to by było pokrótce odnośnie tego skrzyżowania. Prosiłbym sobie przeanalizować ze spokojem, w jaki sposób one były, te skręty były wykonywane. No i cóż, kończymy tutaj naszą przejażdżkę, tak jak wspomniałem. Życzę wam dobrego jeżdżenia, dobrego oglądania, no i oczywiście zdania egzaminu. Także powodzenia na egzaminie. Mam nadzieję, że ten materiał filmowy będzie dla was przydatny, w szczególności na egzaminie. Zatem życzę wam zdania egzaminu. A ja zachęcam was do subskrybowania kanału, lajkowania, no i oczywiście pisania pod filmem komentarzy. Szerokiej drogi.